Siemanko, przed Wami nowy odcinek, a w nim będą różne plankowe sceny, więc zostańcie do końca i zobaczcie je wszystkie. Grażyna! Grażyna! Weź jeszcze te gacie na plażę. Tylko te normalne, nie te stringi, bo te stringi się wrzynają. Pani, a te truskawki to świże czy mrożone? W Grecji to tylko sałatka grecka i tyle. I miłość grecka. Nie, na co mi? Nie, ja bym to panią zabrał. Bo wie pan co, mąż mnie przysłał i powiedział, żebym wymieniła poduszki w samochodzie. On, wie pan, też takie totalne bezguście, więc pojechałam. Jakie poduszki? Taką kupiłam, żeby pasowało, żeby do auta koloru i w ogóle. I no. Powiedział, żeby wymienić poduszki. Jak wymienić? No nie wiem, proszę pana, ja się w ogóle totalnie nie znam na mechanizacji na samochodach. Powiedział, żeby właśnie wziąć... Nie. Mąż powiedział, żeby wymienić poduszki w samochodzie. Kupiłam taką poduszkę, żeby wymienić. I co, myśli pan, że damy radę, to dadzą radę chłopaki mi tam wymienić? Chyba tak. Tak? No, wyraźnie tak. Auto jest jeszcze na gwarancji, także można... No ale no, jak taką kupiłam, to do czego pan myśli, że można ją dorzucić no, do auta? Co pani wie? Co? No, takie nie wymieni pani, no to można sobie wrzucić na... Bo... Jedź do sklepu, kup poduszkę. Nie, no gdzie pani, co? Ja się nie znam na tych poduszkach, pojechałam do sklepu i kupiłam taką. Czemu pan się tak na mnie patrzy? Bo nie wiem, czy w zawieszeniu poduchy, bo a to gdzie? Co on tam miał na myśli, tak? Dlatego jest, bo tak co je ktoś wymyślił, a taką poduszkę gdzie, w którym miejscu mogę wymienić? Może pani dziecku położyć, jak przyśnie gdzieś tam, a takiej to pani nigdzie w aucie nie wymieni, tylko co najwyżej znaczy, proszę pana. Pod głowę podłożyć, jak przyśnie. Natomiast w aucie ma pani taką ilość poduszek, że... Telefon chce odebrać, przytrzymasz? Tak. No, dzięki. Potrzebasz na chwilę, bo ja tylko telefon odbiorę. Okej. Okay. Okej. Okay. O co chodzi? No, już odbieram. Halo, co tam? No halo, co tam? No, pod CSKA jestem, tak. Także już chwilę, już kończę. No, tak. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no. To dzięki. Na razie, cześć. O, dobra, to dziękuję bardzo. Dzięki. Co chodzi? Tu nie pada. Dzień dobry. Pani Anastasia. Ale. To nie pana. No super, no chcę nałapać, nie? Cześć. Super. A bo tu nie pada. Ja chcę sobie okay. Tu tylko nałapać, bo... Woda droga. Woda droga, to przynajmniej zaoszczędzę trochę. No tak, pewnie. Akurat chcę sobie ugotować teraz pierogi, więc mi woda potrzebna. Oj, to jeszcze troszeczkę. Dobra, ja się śpieszę. A długo to trzeba tak? No, tak cały dzień przynajmniej. Czasem możecie spotkać starsze osoby, które sprzedają jakieś owoce, warzywa. Często te osoby nie chcą zbierać pieniędzy, ale mają na przykład bardzo niską emeryturę i to jest ich jedyny sposób, aby sobie dorobić. I dzisiaj od takich osób będę kupował coś i dawał im więcej pieniędzy niż chcą. I was zachęcam też, abyście kupowali od takich osób różne rzeczy, bo są często o wiele lepsze niż te ze sklepów. O, dzień dobry! Proszę bardzo. No to ja panu wydaję, dopiero dla których... Nie! No pani weźmie, bo ja... Nie, no tak, nie można. O, to dziękuję no, bardzo. Można. Pani dam. A za darmo pani. Widzi pani, chciałem kupić tym ludziom coś... No, no tak! No bo proszę pani, chciałem... Tak, bo dzisiaj jest poniedziałek. A dziękuję. Proszę bardzo. Jej, to jeszcze drugiego. Naprawdę? No ale pewnie. Pan jest miły. Czy tak? Miłego dnia. Miłego nawzajem. Co tam oglądasz? Co to? O! No to nic. TikToki jakieś, czy jakieś inne zboczeństwo? Bo ja kontroluję wszystko, co... Musi być poziom zachowania odpowiedniej oglądalności.
No, 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 ho, 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 chodź tu na wywiad, ho! Mi rodzice kazali kontrolować, co oglądacie, co wy robicie w tych telefonach cały czas. O, cześć dziewczyny, jestem zgodnie z zaproszeniem. Wziąłem swoje parówki. Co ty gada? My mamy kiełbasę swojską. O, swojska najlepsza! I do mnie pisze cały czas moja była kobita. I ja sobie pomyślałem, że zrobię zdjęcie z jakimiś dziewczynami, że jesteśmy razem. Nagramy taki filmik może. No, dzisiaj właśnie jestem na grillu z moimi tutaj dziewczynami. Fajne, dzisiaj mamy randkę. Jak dziewczyny się czujecie? Wybornie. No, więc ogólnie fajnie jest, miło rozpocząć taki nowy rozdział w życiu w końcu. O, i dobrze, wyśle ona. Ta, 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 ta. Tam chłopaki. Dobry. Ja, Jezu, 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 Jezu. Ło. Pomaluję, bo to. To chyba tak będzie okej, nie? Ładnie będzie. A pewnie, to mój pierwszy raz, to idę na randkę z kobietą, to mówię, pomaluję. Się budzę dzisiaj, a tutaj taki paznokieć. Co to z tym dzisiaj, zrobić? To wczoraj chyba jeszcze. Wczoraj. Nie, to dzisiaj po nocy tam. No to śliczny taki. To co pan pomalował? Nie, no to jakaś choroba, ale nie wiem, co to z tym robić. Na pewno choroba. Na lekarzy mnie nie stać, to nie wiem jak. Do lekarza. No krew wylatuje, widzisz. Do lekarza. Taki kolor, o, taki może być, bo idę na randkę z kobietą. Za niebi. Dobrze będzie? Pewnie. No i dobra, aby kobieta zadowolona. Żeby co? Żeby umiała przelizać jeszcze dobrze. A pani, takie to będą przynajmniej jakiś smak będzie. Taki. Ona lubi zupę grzybową. Normalnie. I co z tą ziemią pani? Płaska czy okrągła jest pani? Jak to? To zależy jak kto po prostu jest nastawiony filozoficznie. No papanie, no bo ja już nie wiem. Jeżeli ktoś jest optymistą, to powie wszystko mi jedno. A jeżeli ktoś ma płaski rozum, to wtedy jest płaska ziemia. To a jeżeli ktoś ma szersze myślenie, wtedy mówi, no pewnie jest. Pan słyszał o tych reptilianach, pan słyszał? Ja pierniczę, się dojdziemy o tych reptilianie ci. O tych reptilianach, co to powiedziały, że istnieją. Co pani myśli, że to prawda jest? A to nic nie wiadomo, może i prawda. Mi się tak wydaje, że to prawda jest. Nic my nie wiemy, to tak... To jaszczury ludzie, pani. Kolega mi film pokazywał. Podobno jest spisek światowy, panie, i rządzą światem naszym. I to wszędzie, polityka, telewizja. Tak samo jak nas uczyły, że ziemia okrągła, okazuje się, że płaska jest. No widzisz. No właśnie, to wszystko może. Tak, wszystko możliwe jest. Nie? Wszystko jest możliwe. Już i tak mówią, że przecież kosmici między nami już chodzą. No, że to niby są te, że takie nagrania, że chłop jest, miga coś i takie zielone oczy, zielona skóra. A to jeszcze nie wiadomo, czy pan nie kosmika. No, może... A, no my rozmawiamy, no, właśnie, tak może być? Dyskusję rozmawiamy. No ale to pani bardziej zieloną bluzkę ma to tak, żeby skóry nie było widać, się nie odróżniała. To bym tu panią podejrzewał bardziej, że pan... No pan też nie lepszy jest. A pani z jakiej planety? Ja? No tak. Uran. A, to my myślałem, że po sąsiedzku, bo ja... jako Mars. Wychodzę, wie pani, bez, jak się nie przemienię, to ludzie wrzeszczą, a i później trzeba pamięć wymazać im, żeby albo powiedzieć, żeby że, albo zrobić głupka z nich, żeby powiedzieć, tak? Żeby każdy myślał, że jakiś świrnięty jest i wszystko jest w normie. No. I się wtedy idzie spokojnie. No tak, się żyje elegancko. Tak. Kończymy rozmowę. Kończymy odcinek. Na dzisiaj też. Idę dalej. Jak się wam spodobało, to też dajcie łapkę w górę, komentarz napiszcie. Na pewno. Kupujcie pay-per-view na moją walkę. Wszystko idzie na cel charytatywny, jak mówiłem. I co, do zobaczenia na następnym odcinku. Na jakim kanale mamy szukać? Lukas TV. Wiedziałam!